Cześć, witajcie z tej strony Kapsel16 i witam was w materiale z ciekawostkami o Baby Ariel. Jeżeli przygotowane ciekawostki się tobie spodobają, to daj mi o tym znać klikając kciuka w górę. Przed przystąpieniem do ciekawostek chciałbym serdecznie pozdrowić takie osoby jak Agatę Agę, Hermionę, Karolinę, Marcelinę, Pony Gaming, Zmiksowaną Kali Polska oraz Hadziego. Jeżeli również zechciałbyś zostać pozdrowiony na filmiku, napisz mi o tym w komentarzu. Bez zbędnego rozciągania wstępu zapraszam was do oglądania. Ariel Rebecca Martin przyszła na świat 22 listopada 2000 roku w mieście Pembroke Pines, położony na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. W obecnym momencie ma 21 lat. Mama TikTokerki to Sharon Kerman Martin. Natomiast ojciec TikTokerki to Jose Martin. Z rodzeństwa Ariel ma brata o imieniu Jacob Martin. Jest w związku z Milo Murphy. Jej pierwszy występ w programie telewizyjnym miał miejsce w 2017 roku, kiedy to zagrała w Bizarre Dwarg, odgrywając rolę Tiffany. Rok później zagrała w Chicken Girls, gdzie wcieliła się w rolę Drew. Od 2018 roku do 2019 wystąpiła w różnych produkcjach, które wyświetlają wam się na ekranie. A od 2020 roku wystąpiła w produkcji telewizyjnej Zombies 2, gdzie odegrała rolę Wintę. Obecnie posiada jeden album muzyczny zatytułowany Blue App, który składa się z 6 kawałków, które wyświetlają wam się na ekranie. W tym momencie wyświetlają wam się wszystkie obecne nominacje Ariel. Posiada kanał na YouTubie, na którym ma 216 filmów i blisko 3 miliony subskrypcji. Na kanale Ariel Martin możecie znaleźć teledyski, vlogi, skecze i parodie oraz inne serie. Kanał został założony 22 czerwca 2015 roku i w obecnej chwili nagromadził ponad 316 milionów wyświetleń. Na YouTubie można znaleźć kanał rodziny Ariel noszący nazwę Meet the Martins, na którym możecie znaleźć vlogi, challenge i wiele innych serii. Gdybyście byli zainteresowani, to w opisie filmiku jest umieszczony link do kanału, który na ten moment zgromadził ponad 18 milionów wyświetleń. Według strony Celebrity Net Worth jej szacowana wartość netto to suma 6 milionów dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 24 383 280 polskich złotych. W tym momencie wyświetla wam się pierwszy tatuaż, jaki Ariel sobie zrobiła. Na jej kanale możecie znaleźć filmik, na którym był pokazany proces tworzenia jej pierwszego tatuażu. Poza tym tatuażem, TikTokerka na swoim barku również zrobiła sobie dziarę, którą pochwaliła się na Twitterze 2 sierpnia 2019 roku. Możecie dać znać w komentarzu, jak wam się podobają pokazane tatuaże. Tak wyglądała Ariel w czasie dzieciństwa, a tak wygląda w obecnej chwili. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Ariel, a przypnę pod twoim komentarzem serduszko. Zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmików dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły.
I to by było na tyle. Do usłyszenia w przyszłych ciekawostkach. Cześć!